Cześć, siemanko, Maciej, kanał Retro Strefa. Słuchajcie, tak jak widzieliście w wejściówce tego filmu, turniej, teleturniej, program na Polsacie, Hugo, można było, prawda, dzwonić telefonem stacjonarnym, tak samo można było sterować tym telefonem stacjonarnym. Po prostu, kto nie wie, to po prostu brało się telefon, dzwoniło się do programu i właśnie na klawiszach telefonu stacjonarnego można było sterować tą postacią. Ja pamiętam, kiedyś próbowałem się dodzwonić, prawda, do tego programu, ale nie udało się. Też w domu mnie ganiali, prawda, żeby rachunek jakiś tam duży nie był nabity. Dałem sobie spokój, nigdy tam się nie dodzwoniłem, nigdy, prawda, nie spróbowałem tego, tak? Program, z tego co ja pamiętam, to był od 2000 roku. Od 2000 roku, prawda, on był aktywny. Prowadziło ten program dwóch gości, z tego co kojarzę. Jeden w takich jest wysokim czołem w okularach i drugi, prawda, bez okularów, taki brunet tak samo. Było ich dwóch. Słuchajcie, taka ciekawostka, że przeglądałem, chciałem właśnie zrobić taki właśnie materiał, przeglądałem, czy były jakieś fizyczne kopie tej właśnie gry, tego programu, i okazuje się, że były. Są oczywiście w wersjach pudełkowych, już Wam pokazuję, jak ta gra wygląda. Hugo, Tropikalna Wyspa numer 1, bo okazuje się, że tak naprawdę jest kilka wersji, kilka tych składanych gier z Hugo. Aktualnie ja posiadam u siebie cyfrową wersję na dysku. Cyfrową wersję na dysku Hugo Tropikalna Wyspa 1 i właśnie tą wersję chciałbym Wam tak samo pokazać. Widziałem, że są aukcje, ogłoszenia na Allegro z fizycznymi kopiami, czy też na OLX-ie, ale czasami te ceny naprawdę są dosyć spore, tak? Dosyć spore, no wiadomo, że za nostalgię teraz się dużo też płaci. Słuchajcie, nie ma co przedłużać. Zabieram Was w tym momencie na Hugo Tropikalna Wyspa numer 1. Tam zobaczycie klasyczny, co zawsze był w tych turniejach, w tych programach Polsatu, tak zwany Hugo Copter. Ja właśnie do tego próbowałem się najbardziej dodzwonić. Tam była jeszcze gra z jakimś strusiem, że się siadało na strusia i się tam gdzieś, prawda, biegło przed siebie, uważając, żeby nie walnąć w jakieś tam, wiecie, głazy, nie? My zagramy sobie w składankę Tropikalna Wyspa 1. Hugo, zapraszam Was w tym momencie do oglądania. Słuchajcie, mamy przed sobą 6 gier ze składanki Tropikalna Wyspa 1. Mamy tutaj klasyczną grę, no, chyba według mnie nawet najlepszą z tej całej składanki, Hugo Copter, Wspinaczka po lianach, Podążaj za małpą, Tajemnice piramidy Inków, Zabawy z małpami i Pary. Ustawienia, które mamy tutaj dostępne, możemy przełączyć poziom trudności, możemy grać na klawiaturze lub joysticku i z tego co widzę, można grać nawet dla dwóch graczy. Ustawimy sobie poziom trudności trudne, tak, żeby nam się za łatwo też nie grało. Poczujmy się jak na tym programie na Polsacie, co było emitowane. Cofniemy sobie i zagramy sobie w tym momencie właśnie, według mnie właśnie, w najlepszą grę z tej właśnie składanki Hugo Copter. Sprawdźmy. Jesteśmy gotowi do lotu moim Hugo Copterem. Sprawdźmy, jak nam pójdzie. Zbieramy diamenty, tankujemy. Klasycznie tak jak kiedyś to było. Omijamy przeszkody. Też trzeba pamiętać o zbieraniu diamentów, ponieważ główną opcją otrzymania nagrody w tym programie nie było jakby przejście już całkowicie planszy, tylko było jak najwięcej diamentów trzeba było zebrać. Jak najwięcej diamentów. Czyli najlepiej byłoby przejść całą grę, prawda? Ale jeżeli przeszedłeś całą grę i miałeś za mało punktów, no to też nie wygrywałeś, nie? Głównej nagrody. Jak sami widzicie, gra dosyć łatwa. Gra dosyć łatwa, nic tutaj nie ma trudnego. Domyślam się, że
poziomem trudności tak naprawdę to był ten lag telefoniczny. Lag telefoniczny, bo trzeba się było dodzwonić, zanim się skręciło klawiszami od telefonu stacjonarnego. To też się zeszło, zanim to doszło do programu, ten sygnał. Powiem wam, że mam ochotę takiego livestreama zrobić z tej gry, tylko żeby była jakaś taka opcja, żeby widz mógł się dodzwonić i też mógł sam sterować. Byłaby piękna sprawa. Widzicie, jak idzie? Elegancko? Nawet nie musimy się tankować specjalnie. Polecimy sobie teraz w prawą stronę. No i na tym gra polegała, że wznosimy się teraz w górę, ratujemy swoją rodzinkę. Bądźmy lepiej cicho. Jeśli będziemy ostrożni, Hugo się nie prześlizgnie. W każdym z trzech otworów jest klamka. Żeby uwolnić Hugolinę i dzieci, musisz wybrać właściwą. No i tutaj jest taki, wiecie, ciężki temat, bo tak samo w programie trzeba wybrać jedno z tych trzech dziur, tak? Czyli albo pierwsza, druga, albo trzecia, tak? Wciskamy na klawiaturze numerycznej którejś z tych klawiszy i wtedy albo wygrywamy, albo przegrywamy, albo ratujemy rodzinę, albo nas wyrzuci z tej wieży, tak? Więc wybierzmy sobie trójkę. No i ciekawy jestem, czy byśmy wygrali w programie, tak? Czy byśmy nagrodę zdobyli, główną. No i piękna sprawa. Zobaczcie, wygraliśmy, prosta gra. Na pewno nie tak prosta, jakbyśmy tam mieli zadzwonić w tamtych czasach. No i to wszystko, tak? Teraz zobaczymy sobie mniej ciekawsze gry. Spinaczka po lianach. Zobaczmy, o co tu chodzi. Nareszcie mam z głowy sprawy troli. Czy ten głupi troll nigdy się nie podda? Ach, to głupi troll. Muszę się nim zająć jak należy. No dobra, teraz papuga nam coś powie. Na wierzchołku drzewa znajdziesz linę prowadzącą do szczytu wulkanu. Musisz się tam dostać, aby uratować swoją rodzinę. Ja ci w tym pomogę. Jak mamy się teraz wspinać? No, zobaczymy. Lewa, prawa. I zbieramy diamenty. Prosta sprawa. Raczej prosta sprawa. To jest teraz. Ale kiedyś raczej tak to nie wyglądało, nie? Teraz możemy przewidywać te rzeczy, nie? Już 500 punktów, już 500 diamentów, prawda, zebrane. Już byśmy popsuli program, tak? Bo już byśmy główną nagrodę.
wygrali. Teraz tak naprawdę, wiecie, no, grając w tą grę, to wiecie, mój młody, co ma 5 lat, mógłby sobie w to pograć, nie? I też go do tego zachęcam cały czas. O kurde, ty. Kiepsko. Myślałem, że się uda, widzicie? To nie było tak łatwo. Hej, może trzeba było założyć okulary? Hej, uważaj na mnie. Ale to nie było jakby do pominięcia. Trzeba było, prawda, całkowicie inną stronę wybrać. No i weszliśmy na ten wierzchołek. Oto lina przeciągnięta do szczytu wulkanu, na którym Don Coco i Stylla uwięzili Hugolinę i małe trole. Nawet troll przechodzący na palcach nie prześlizguje. I teraz jest powtórka tego, co było właśnie w Hugokopterze, prawda? Ten sam jakby obrazek, to samo wideo, te same zasady, czyli wybieramy to, co was, zaraz wam on powie. W każdym z jest klamka. Żeby uwolnić Hugolinę i dzieci, musisz wybrać właściwą. I teraz jestem ciekawy, czy gra się powtarza, nie? Czy ta scena. Wybierzmy sobie znów trójkę, tak jak to było wcześniej, i zobaczymy, czy wygramy, czy przegramy, prawda? Właśnie. Myślałem, że to takie łatwe będzie, nie? Że sobie będziemy mogli wybrać cały czas to samo. No dobra, to była druga gra. Trzecią grą jest podążaj za małpą. To jest bardziej takie logiczne, nie? A teraz zabawimy się w małpowanie. Bananówka będzie skakać, a ty za nią. Uważaj, żeby nie skoczyć w złą stronę. Co nie jest, to też takie łatwe, powiem wam. Kurde, już się pomyliłem. Lewo. Góra. W lewo. Góra. Góra. Lewo. Dół. 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 Dobra, udało się. Udało się. Już myślałem, że będzie lipa. Lewo, góra, lewo, góra, prawo, góra, lewo, lewo, dół, dół, dół i dół. Pięknie. Thank you.
dobry. Do dołu. Prawo. Lewo. Lewo. I w dół całkiem, tak? Pięknie. O ja pierdzielę, spadniemy z tego na bank. Na bank. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda, jak porażkę będziemy mieli. Lewo. Nie bój się, to tylko wąż. Słuchajcie, to była trzecia gra, właśnie taka bardziej logiczna. Przejdźmy teraz do czwartego tytułu, czyli na przykład Tajemnica Piramidy Inków, tak? Zobaczmy, co to jest, co to jest. O co tu chodzi? Gra nas wcale nie wprowadza. I też ta gra dosyć kulawo chodzi. Dosyć ta gra przecina. Nie wiadomo, o co chodzi. Trochę ta gra, znaczy trochę, dosyć mocno ta gra przecina. Nawet nie trochę, nie wiadomo, o co chodzi, nie wiadomo dlaczego. Czyli po prostu ten diament musimy zebrać, tak? Spróbujmy. Ale chyba ta minigra nam nie pójdzie. Tak jakbyśmy chcieli. Nie, 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 nie. W tą czwartą grę się nie da zbytnio grać. Zdamy sobie z nią spokój. Uzbrojeni w moją piąta gra. Zabawy z małpami. Zobaczmy, co to jest. Złośliwe małpy wyjadają banany małpki bananówki. Musisz je odganiać, uderzając w ich głowy rybą. Bananówka jest okropnie głodna. Pamiętaj o tym. Płosz małpy, gdy tylko wystawią głowy z dziury. Prosta sprawa. Po prostu musimy unikać, żeby nie trafić tego ptaka. A musimy atakować nasze żaby. Żaby, małpy. No jest coraz szybciej, jest coraz szybciej. O, dostał nasz ptak. Strasznie wolno reaguje, wiecie, ta animacja, nie? Ataku tą rybą. Bo klikasz klawisz i wcale to nie idzie tak szybko do przodu. Spróbujmy raz jeszcze. Ha ha ha!
Już lepiej nam idzie. I poszło. Słuchajcie, szóstą grę, ostatnią jaką włączymy, to są pary. Czyli tak samo jakaś logiczna gra, że prawdopodobnie... No, zresztą on nam powie. Zapamiętasz, gdzie są pary. On nam powie. Dobra. No i poszło. Spróbujmy ostatni raz. Męczące trochę te dźwięki. To wszystko. To jest wszystko. To była właśnie gra Hugo Tropikalna Wyspa 1. Mam nadzieję, że ta składanka Wam się podobała. Jeżeli byście byli zainteresowani zobaczeniem kolejnej składanki, bo wiem, że wyszło ich dosyć sporo, zostawcie, napiszcie w komentarzu. Na pewno, prawda, taką składankę kolejną załatwię. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie łapy w górę. Pozdrawiam Was wszystkich i do następnego, czy do live streama, czy do jakiegoś wideo. Widzimy się na pewno. Siemanko, cześć.